No, panowie, będzie żył czy nie będzie żył? Po rebuildingu zrobiłem kartę graficzną NVIDIA, musiałem odkleić, jak widać tutaj, o, i przygrzać ją z powrotem. No, zobaczymy. Jeśli procek jest cały, tylko się odkleił, to będzie żył. Jeśli nie, to zaraz się okaże, nie? Czy będzie żył? Już zaraz będzie widać. Ale coś mi się wydaje, że będzie żył, bo przed naprawą w ogóle nie było ekranu Apple, nie? Tylko paski, kreski, kropki na ekranie, na matrycy. Tutaj hotem przygrzałem. Mam na statywie, zamontowałem hota. Trwało w sumie 20 minut, no i 2 godziny rozkręcania. I teraz jeszcze tutaj kilka śrubek jeszcze muszę poskręcać, także no, zobaczymy. Zobaczymy, czy ruszy grafika, czy nie ruszy, bo ale prawdopodobnie ruszy, bo już widzę znaczek Apple, to już jest dobry znak, no. Cicho, zatrybił CD-ROM. I kurde, ruszyło! Ale i na monitorku jest, ruszyło! Jest! Patrzcie, tam jest obraz z monitora, bo mam podpięty monitor zewnętrzny, żeby przetestować, sprawdzić ten. Dobra, odepnę ten monitor i teraz będę miał tutaj wszystko. Ale sukces. Ciekawe, jak na długo. Działa! Ciekawe, jak na długo, a jak nie, to będę szukał NVIDII na MM, bodajże M Mini PCI. To jest, nie, PCI Express Mini karty graficznej do. To jest tak, iMac A1200, 24 cale. To był taki zakup na szybko, na tempo. Dosłownie dzisiaj go kupiłem. Zgadnijcie za ile. Kupiłem go za 100 zł. Równiutko 100 zł. Z uszkodzoną grafiką. Z tego, co mu było mówione przy sprzedaży, że trzeba zainstalować na nowo, nie? System. No dobra, będzie działał. Zaraz skręcam i efekt końcowy. Nie chciałem wam pokazywać, jak robię rebuilding, bo metodą prób i błędów, znaczy metodą prób i błędów. Znaczy, po prostu przygrzewałem, to nie był kompletny rebuilding, nie? Nie podnosiłem procka, tylko po prostu go obniżałem na tych samych kulkach, które były. No, trzeba było dogrzać, no. Pod fluxem dookoła, wymaskować go na płycie folio. Postawiłem płyty na radiator w ten sposób, żeby mi stołu nie przygrzało. I hotem 25 minut grzania. Aż po prostu puściły kulki, nie? Patrzcie, będzie działo. Zaraz będę skręcał, instalował Windowsa 7 na nim. No, ma niemiecki system 10.6, z tego co sprawdziłem. Chciałem jeszcze wam pokazać, jak to wygląda w środku. To jest płyta główna i tak, grafika siedzi w tym miejscu pod spodem. Tutaj siedzi procesor, tutaj siedzi koprocesor pod tym radiatorkiem. Cooler, czyli przelot powietrza, jak tutaj widać, przelot powietrza, tutaj jest zasilacz. Dysk twardy na SATA 250. Standardowo, no i tutaj mam dwie pamięci RAM. O, tutaj od spodu one są wkładane. To są takie laptopowe, 2 razy po 2 giga, czyli 4 giga RAMu. No i dobra, ja się biorę tutaj do skręcania, tutaj jeszcze jest kamerka, mikrofon, wszystko jest odpięte, bo to jest na przednim panelu. I grafikę się udało odratować. Zobaczymy, przetestujemy ją, jaką to ma maks. Przetestujemy, zobaczymy. I co dalej? No i będziemy tutaj
spróbować postawić na tym Windowsa 7, matryca 24 cale, tak jak już mówiłem. No, stan był piękny, widać, że z Niemiec przywieziony i z uszkodzoną grafiką ktoś wystawił na wystawkę, czy coś. No dobra, będziemy ratować kolejnego sprzęta. O, sprzęcie prawie poskręcany. Jeszcze tylko teraz tak podpiąć mikrofon i kamerkę. Będziemy musieli, kurde, źle zrobiłem, trzeba było mi ten dysk podpiąć pod laptopa, pod tego, pod komputer stacjonarny, żeby zrobić mu format, przecież go teraz Windows mu nie zobaczy. A po niemiecku system, kurde. To nic, będę musiał po niemiecku kombinować, żeby mógł tutaj zmniejszyć partycję, żeby było można na drugą partycję dograć Windowsa 7 32 bit, bo tak akurat ma być chyba w nim, z tego co tu widzę w opisie, tak przynajmniej z opisu, nie? Czekajcie, to nie odpowiada się. Dobra, zobaczymy, czy instalator w ogóle zobaczy ten dysk. Jeśli nie zobaczy, to trzeba będzie mu tutaj MacBot czy coś takiego wrzucić. Dobra, tak. Klawiaturka oczywiście też nie od Macintosha. Trzeba wiedzieć, że Alt to jest, że Windowsowa. No można powiedzieć, że i Maca odratowałem. Jeszcze tylko zostało tutaj za ślopeczkę przykręcić małą, a tak się prezentuje. Graficznie jest ok. W tej chwili konwertuję tutaj ten właśnie film, który teraz obejrzycie. I co? No, sprawdzam wydajność procesora chwilowo. Tak sobie tylko dla podglądu, to nie jest żaden tam test. Graficznie też jest ok, właśnie bardziej chodzi może o grafikę niż o... Włączymy sobie może coś na tym, na YouTubie. Można by było w sumie odpalić jakąś dobrą grę i wtedy go przetestować na dobrej grze, o. No i co? Aha, odłączony kabel do internetu, bo właśnie instalowałem tego framę. Wideo konwerter. Momencik, muszę tutaj podpiąć kabelek do neta. Ok. No, oprócz konwersji zobaczymy jeszcze, jak wideo w trakcie to będzie chodzić.
Weźmiemy sobie coś tutaj w 4K, to ja mam za słaby internet, żeby coś puścić, ale powinno wszystko działać, nie? No i 24 cale. I warsztat się wzbogacił o, że tak powiem, o, tutaj jest fajny kontrol, ale to nie będzie w 4K, to też nie będzie. Wrzućmy jakiś teledysk 4K. O, podczas konwersji to już naprawdę go obciążę. A nie, nie jest tak źle. To dla ciebie pragnę żyć. Chcę przy tobie zawsze być. Wyciszę tą muzykę. Momencik, zaraz zobaczymy. Full HD 4K. Czy w ogóle odpali? Internet za słaby. Może zróbmy w ten sposób. Wstrzymaj najpierw konwersję. Ok. Oj, dużo szybciej konwertuje. Już zauważyłem 14% w ciągu 3 minut. No, odpali czy nie odpali? Odpalił. Nie odpalił. O, 256 tylko grafika w nim w oryginale, ale coś tutaj widać, no niby w 4K. Zobaczymy Full HD. Nie za słaby internet, żeby to poszło. To trzeba by było najpierw tutaj pauzę włączyć, zbuforować kawałek. I no, ale to taki sprzęt. Ale 24 cale ekran i do projektów jak znalazł. Udało się odpalić. I Maca za 100 zł.